Witam Państwa w przeddzień świętego Marcina i Marszu Niepodległości. Szef marszu Robert Bąkiewicz nie zniechęca do spacerów po Warszawie tego dnia. I spacerowiczów będzie, jak wiem, bardzo, bardzo dużo. Ja też wśród nich będę. Jak zapowiadałem, będę przed 14 pod Rotundą, może w czarnej kominiarce, może ją ściągnę. To zależy nie tyle ode mnie, co od policji. W każdym razie będę i zapowiadałem, że będę przyjmował życzenia imieninowe, ale zmieniłem zdanie. Proszę mi nie składać życzeń. Ja chciałbym jutro wszystkim złożyć życzenia z okazji moich imienin. Mam prawo, tak? Nie pamiętam, czy to był Krzyś z Kubusia Puchatka, czy ktoś inny. W każdym razie ktoś, któryś z bohaterów Aleksandra Alana Milna składał życzenia właśnie z takiej okazji i ja to będę robił. Takie życzenia będę miał przy sobie w dniu świętego Marcina. Życzę wszystkim inwencji dziś, to znaczy jutro, tak? Życzę inwencji w działaniach dla Polski w dniu niepodległości oraz zero lockdownu. No, żeby nam się udało lockdownu uniknąć, bo jak będzie silny opór społeczny, także wśród polityków, także wśród polityków PiSu, no to może lockdownu nie będzie. Może się Kaczyński z Morawieckim tak bardzo przestraszą, że będą się bali bardziej dołów niż tej swojej zwierzchności, czyli góry. No i to tak naprawdę tyle o Dniu Niepodległości jutro i o marszu. Częściowo rajdzie, częściowo marszu. Będziemy spacerować. Dzisiaj na moim Facebooku zamieściłem pewną rzecz, która wymaga wyjaśnienia. To jest drugi temat. No, jak już o sobie mówię, to tak głupio o sobie mówić, ale skoro już mówię, to powiem więcej. Otóż zamieściłem liścik, który dostałem od astrologa. Astrolog napisał mi: cześć Marcin, i dużo różnych innych rzeczy, trochę jakoś niezgrabnie językowo chyba czasem, ale ciekawe. Po pierwsze, zadawał sobie pytanie, skąd tutaj cudzysłów przebudzenie masnego. No i tam sobie na to pytanie odpowiada, sobie i mnie odpowiada, a ponadto zapowiada między innymi, że w pierwszej połowie stycznia czeka mnie jakaś klęska czy ciężkie czasy, ale nie tylko mnie, bo również Kamalę Harris, komunistkę z Ameryki. No to, drogi mój kolego astrologu, jeżeli, ja jestem nieważny, jeżeli w tych dniach Kamala Harris ma ponieść jakąś klęskę, to ja też mogę pocierpieć. Spokojnie, bardzo chętnie, zwłaszcza że być może 6 stycznia będzie się rozstrzygała sprawa, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Według możliwej procedury, według jednego ze scenariuszy, wtedy może zebrać się, mogą się zebrać połączone izby kongresu i w ciekawej procedurze głosowania, takiej nietypowej, wymyślonej po kryzysie 1876 roku, zapisanej w ustawie z następnego roku, w tej procedurze może być wyłoniony prezydent, no jeżeli przedtem na przykład Sąd Najwyższy zakwestionuje głosowanie w niektórych stanach, ale zostawmy to, bo wygląda na to, że całkiem jest jeszcze możliwe, że oficjalne wyniki uprzedzone jazgotem psiarni globalnej, globalistycznej, że te ostateczne wyniki okażą się inne niż nam zapowiadają media i ta psiarnia cała, tak. Tak a propos psiarni, to wiecie Państwo, jak wygląda, jak się rozszczekuje właśnie stado psów. Stado psów łatwo rozszczekać. Tak samo było na podwórku, pamiętam to z dzieciństwa. Było takie właśnie stado dzieciaków. Jak był jakiś lider, to łatwo ich rozszczekiwał, ujadały, ale jak lider zmienił zdanie, albo jak lider uciekł, to stado też uciekało w popłochu. Ujadanie zamieniało się w skowyt, a ten skowyt też może umilknąć.
W tym kontekście jeszcze może być taka ciekawa uwaga, że zmienił się sekretarz obrony w Stanach Zjednoczonych. Mark Esper został zamieniony przez prezydenta na Chrisa C. Millera. Chris Miller jest zielonym beretem, komandosem z Fortu Bragg, no i długoletnim specjalistą od kontrwywiadu. To nie jest polityk, taki jakiś tam miękki polityk. Nie, 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 nie. Armia w razie kontynuacji rebelii, która ma teraz miejsce, prawdopodobnie zajmie się obroną republiki i demokracji w Ameryce. Miejmy nadzieję. A teraz wracam do astrologii. Otóż mój kolega astrolog zadał właśnie pytanie, skąd przebudzenie ma snego? I na to pytanie chciałbym odpowiedzieć, chociaż głupio mi mówić o swoich, o sobie, tak, no ale może kogoś to interesuje. Otóż 17 września roku 2019, ponad rok temu, w Ameryce, po długotrwałym okresie pozornego spokoju w finansach i gospodarce, zapadła się bankowość. Banki komercyjne w Ameryce w tym tygodniu poprzedzającym 17 września utraciły płynność. No jak się o tym dowiedziałem, a dowiedziałem się natychmiast, no bo przecież po prostu było to w serwisach wszystkich, chociaż nie było to nagłaśniane wcale, no to już poczułem, że to, czego spodziewałem się w roku 2007 i 2008, czyli załamanie całego tego systemu pieniężno-finansowo-gospodarczo-politycznego, to załamanie już jest blisko. To już nie będzie rok 2008. I rzeczywiście na początku Rezerwa Federalna zaczęła znowu drukować po długiej przerwie pieniądze dla banków, żeby je ratować. Tak powoli drukowała, ale drukowała. No jak wiemy, w przeciągu najbliższych miesięcy czy tygodni nawet została wdrożona procedura fałszywej pandemii, ażeby przykryć kryzys i wykorzystać go również do wielkiego resetu. Dodam jeszcze na mój temat, no, że w listopadzie po długiej przerwie pojawiłem się znowu na zaproszenie Marka Mateckiego w mediach takich no, na większą skalę do tej przez całe lata. Chociaż byłem kiedyś dziennikarzem i publicystą i uchodziłem za eksperta nawet, wpisywałem w wysokonakładowych mediach, pojawiałem się w telewizji mainstreamowej. Miałem przerwę z różnych powodów, trochę mi się też jakoś tak mi się nie podobało, co się dzieje, a media chyba nie chciały takich kruków, krakaczy i wron pokazywać ludziom, no więc nie było mnie, ale się pojawiłem w mediach narodowych, które akurat jako pierwsze mnie zaprosiły i od tego czasu już mogę się odzywać ze swoimi szalonymi, obłędnymi teoriami spiskowymi. No i robię to. Robię to od roku, chyba właśnie dokładnie od roku. Dziękuję bardzo przy okazji mediom narodowym, obecnemu i kierownictwu i obecnemu i ówczesnemu, bo niedokładnie jest skład osobowy jest niedokładnie ten sam. Dziękuję za to, że mi to umożliwili. Dziękuję również kolegom z telewizji w Realu 24, że też mnie zaczęli zapraszać. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. Mają oglądalność, jak się pojawiam. Taki mam, tak sobie pochlebiam. No i tak to trwa teraz. Tak to trwa. Do Państwa też mówię dzięki temu, że się rozgadałem właśnie wtedy i pod koniec, na początku czerwca raczej, założyłem własny kanał, przez który teraz do Państwa się odzywam. No i to tyle o mnie, żeby było jasne. Skąd się wzięło przebudzenie masnego? Wzięło się z tego, że nastąpił wielki kryzys. Nie dlatego, że jakieś gwiazdy na to wpłynęły. Chociaż kto wie, może ten mój astrolog ma rację. Może to rzeczywiście sprawa gwiazd. No nic, jeszcze go o to spytam. Do zobaczenia jutro na Marszu Niepodległości w centrum Warszawy na spacerze. W otoczeniu patriotów, kibiców, w otoczeniu wszystkich spacerowiczów, którzy będą chcieli też może wysiąść z samochodów, no bo po co tu
tłoczyć się w korku. Do zobaczenia. Dzięki.